Proszę Państwa, czas meczy w grupach się... Mecze w grupach się zakończył, rozpoczęły się play-offy i półfinały. Mamy pierwszy play-off w niebieskich strojach AZS PWS Skierniewice kontra Osieczna Iskra. To play-off o miejsca 5-8. Drużyna, która wygra, zagra o piąte miejsce. Już wiemy z kim, zagra z Koszalinem. Ja bym tak w sumie chciał, żeby Iskra wygrała i żeby się powtórzył ten mecz, bo dużo osób tu mówi, że Koszalin przez przypadek przegrał z Iskrą. A to by się mogło sprawdzić. A z drugiej strony trenerzy wolą grać z kimś innym. Tak jak powiedział trener, ten chłopak za bardzo nie skacze, no ale też ma wagę. A dla zawodnika, który doprowadzi do dogrywki, będzie nagroda. A dla całej drużyny kilogram cukierków. Bo my chcemy emocje. Time out. Po tym spotkaniu mamy już strefę medalową, czyli dwa półfinały. Bądźcie z nami. Półfinały to fajne mecze, walka o już o strefę całkiem medalową. Dowiedziałem się teraz, że na turnieju w Stargardzie Dąbrowa Górnicza znowu Bydgoszcz gra o finał, a po drugiej stronie Żubry z Puniu gra też o finał. Tam już półfinały są, ale to rocznik 2002. My jesteśmy przy roczniku 2004. Wczoraj Polska wygrała z Rumunią w fantastycznym meczu 3-0. Lewandowski strzelił dwie bramki, a pięciu uczestników zgadło wynik i powiedziało, ile Lewandowski strzelił bramek. Ja się zapytam kibiców ze Szczecina, kto wygra ten mecz? Iskra! Mówią, że Iskra. Ale na linii rzutu wolnych jest zawodnik z AZS, PWS Skierniewice. I tu trzeba mieć spokój. Nie trafia. Pomóżcie mu brawami. Ławka pomaga brawami. Kolejny faul i po raz kolejny zawodnik z siódemką na linii rzutów. Jak on się nazywa? Padło! 40 punkt dla AZS, PWS Skierniewice. Piłka dla Skierniewic.
końca meczu. Kolejny time-out. Przede mną chłopcy z Sierakowa, z mamami. Jesteście zadowolone? Ale w Bielicce dali ciała, nie? Mieli obronić tytuł. Mieli obronić tytuł mistrzowski. Skończyli na którym w Bielicce miejscu? Zobaczymy jak... A jesteś prawie u siebie. No i proszę Państwa, za chwileczkę półfinał, a w półfinale zagrają. Co zagra? Sekund 40-38 prowadzi Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Skierniewice. I kolejny raz ten sam zawodnik faulowany. Jak się cieszy, że może rzucać tyle osobistych. Terapia! 41 punkt dla ZSP Głeszu. Jakby nie było kogo innego do faulowania. A on trafia! Chyba liczy na MVP. Trener się śmieje. Błąd kroków. 9 sekund. Możecie odliczać, bo ja nie mogę jako speaker. Na! 7, 6, 5, 4, 3. Koniec spotkania. AZS PWS Kierniewice wygrywa 4 punktami i to oni zagrają o 5 miejsce z basketem Koszali. Natomiast Iskra Osieczna w Derbach Wielkopolski z Kościanem zagra o 7 miejsce.